Poranki pod Olszą. Odcinek 7. Rodzinne święta. Cześć rodzice, cześć dzieciaki, kotki, pieski i robaki. Dziś trochę o świętach, trochę o rodzinie. Gotowi? Zaczynamy! Nauka masażyka w formie wierszyka. Pierniczki. Przypominamy, że masażyk wykonujemy naszymi dłońmi na plecach dziecka. No to zaczynamy. Trochę mąki. I sypiemy mąkę. Trochę cukru. I cukier. Mleko. Mleko. Jajko. I jajko rozbijamy na głowie. No i masło. Jeszcze trochę przyprawimy. Teraz dalej się bawimy. I łaskoczemy. Ciasto trzeba przygotować. Pougniatać. Rozwałkować. Teraz wytniemy gwiazdki i choinki. A piernikowym ludzikom uśmiechnięte minki. I pierniki upieczemy. Jak wystygną, to je zjemy. No to jeszcze raz. Trochę mąki, trochę cukru, mleko, jajko, no i masło. Jeszcze trochę przyprawimy. Teraz dalej się bawimy. Ciasto trzeba przygotować. Pougniatać. Rozwałkować. Teraz wytniemy gwiazdki i choinki. A piernikowym ludzikom uśmiechnięte minki. I pierniki upieczemy. Jak wystygną, to je zjemy. Przygody pana Robaczka. Pan Robaczek i rodzinne święta. Entliczek, pętliczek. Przygody pana Robaczka. Dzień dobry, panie Robaczku. Widzę, że u ciebie już prawdziwy świąteczny nastrój. Czy już jesteś gotowy do świąt? Święta będą trochę inne. W zeszłym roku było u ciebie bardzo dużo gości. Opowiesz nam, kto był w zeszłym roku u ciebie na święta? Babcia Maria z Włoch. Ona robi najlepsze ciasta na świecie. A to kuzyn Clemens, który jest maszynistą w Austrii i jeździ prawdziwymi pociągami.
A to kuzynka Amelia. Ona mieszka we Francji i jest szefem kuchni. Ciocia Ela i wujek Dolek. Oni są potomkami prawdziwej arystokratycznej rodziny brytyjskiej. Tak, to prawda, jesteście bardzo podobni. A to ciotka Ludmiła z Bydgoszczy. Ona uwielbia hodować pelargonie. A to rodzice pana Robaczka. To zdjęcie z zeszłego roku. Ale było dużo prezentów. Już niedługo się zobaczycie. Do zobaczenia! Pomysł na zabawę. Rodzina kciukowców i rodzinna układanka. Do stworzenia rodziny kciukowców potrzebujemy kartki papieru, farby i czarnego cienkopisu. Każdy z domowników moczy kciuk w farbie i zostawię jego odcisk na kartce. Gdy farba wyschnie, cienkopisem dorysowujemy nóżki i rączki kciukowców oraz podpisujemy je. I gotowe! Oto portret rodziny kciukowców. Do drugiej zabawy potrzebujemy białych kartek papieru oraz nożyczek. Na kartkach drukujecie portrety osób z Waszej rodziny. My, ponieważ nie miałyśmy możliwości wydrukowania, narysowałyśmy mamę, tatę i dziecko. Każdy portret dzielimy na trzy części. Gotowe! Czas na układanie. Spróbujcie ułożyć członków rodziny. Teraz niespodzianka. Zabawa paluszkowa. Rodzinka. Rodzinka. Ten pierwszy to nasz dziadziuś, a obok babunia. Największy to tatuś, a przy nim mamunia. A to jest dziecina mała. Tra-la-la-la, tra-la-la-la. A to moja rączka cała. Tra-la-la-la, tra-la-la-la. Rodzinka. Ten pierwszy to nasz dziadziuś, a obok babunia. Największy to tatuś, a przy nim mamunia. A to jest dziecinka mała. Tra-la-la-la, tra-la-la-la. A to moja rączka cała. Tra-la-la-la, tra-la-la-la. A
A teraz przypomnijmy sobie ostatnią piosenkę. Najradośniejsze z drzew. Piosenka bonus. Family Time. My już czujemy świąteczny klimat. A wy? Cześć! Z okazji zbliżających się świąt ja, Natalka i Ola życzymy wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Realizacja Natalka Smyk i Ola Małecka.